Zanim rozpoczniemy nowy odcinek, chciałbym podziękować nowym wspierającym. Są to Przemysław, Tomasz, Michał, Wiewiór, Jacek oraz Przemek. Oraz nie zapominam o dwóch pierwszych, Waldemar i Przemysław, pozdrawiam serdecznie. Utworzyłem dwa nowe progi i je nazwałem tak dosyć tematycznie względem mnie i moich przygód. Pierwszy próg to jest Dziad Stolikowy, drugi to jest Tubylec w namiocie, trzeci to jest Szlachcic w aucie. Nie trzeba nic mówić. Zapraszam do nowego odcinka, trzymajcie się, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w pojedynkę, a mieliśmy jechać razem. Gdyby pewna partia pracy została wykonana wcześniej, jechalibyśmy z Bartosławem. A tak to jadę na razie sam. Co do zrobienia jest? To co, nie wiem czy lubicie czy nie, ale było na przykład w odcinku numer 50. Czyli pójdziemy sobie odkryć pewną studnię. Trzeba będzie dołączyć kabel, więc tak naprawdę zobaczymy co tam w tym kablu siedzi. Jak wygląda stelaż, jak ten kabel przyłączyć, dołączyć, czy jest zrobiony już coś w miarę zmyślnie, czy jest zrobiony beznadziejnie. Bo na przykład powiem wam, ostatnio zrobiłem taką ciekawostkę, znalazłem, ja otwieram studnię, potrzebuję dwa kable dopiąć, a tam to, że jeden kabel był tam przełożony beznadziejnie, no to tam pomijam, ale na przykład stelaż był tylko przyłożony do ściany, nie był nawet zamocowany, więc go tam dokręciłem na dwa kołki. I na przykład jak ktoś montował uchwyt domu Fetenio, to montował go w sposób taki na zahaczanie. Ludzie to się w ogóle w skórze nie boją. Takie opaski zostawić, uchwyt przymocować tak, że kurwa wychodzi razem z tymi, no na zahaczkę. A stelaż? Stelaż to w ogóle kurwa jest antrapa, że ja pierdolę. No jest, bo jest tylko niezamocowany. Chodź do mnie stelażu, chodź! Cały mogę prawie wyciągnąć, ile zechcesz. Tak jak telefon, wiecie, robicie się dwa kołeczki, wysunięte łebki, się tak wbija, zahacza. Coś takiego. Zamiast normalnie przymocowany uchwyt taki na fulla, na bogatości, plus potem zahaczasz tylko to, co trzeba, czyli samą mufę na za... Dobrze, jedziemy sobie ulicą Słowackiego i widzimy się zaraz na Przymorzu. Zobaczymy, co tam będzie zrobione. No i dzięki Tomkowi Wiewióra wiem gdzie jechać, bo wysłałem zapytanie o jakąś pineseczkę, mapeczkę, no i mam. Wiem gdzie jest Tomek, wiem gdzie jest pineska, także jedziemy pracować. Jakiś czas temu jak miałem problemy z samochodem, się przesiadałem, to nie dopilnowałem i jeden filtr ND16 mi przepadł z kompleciku. No i tak pilnowałem, żeby nie przewalić, nie rozwalić. Czasami wkładałem moją kamerę w etui razem z tym filtrem. On tylko jest magnetyczny, on jest przykręcany, więc już mam jeden mniej. A dzisiaj słońce daje czadu. Kurczę, to co tutaj widzicie, to jest teraz przepalone, przeładowane. No bo moja kamera to jednak już taka, no i zużyta i w ogóle nieco jest. No w sumie 2 lata nawet nie ma, ale ciężkie czasy u mnie ma. Czy wyjdzie DJI Pocket 3? Mam nadzieję, że wyjdzie. Czy kupię? Bardzo bym chciał, ale nie wiem, czy kupię. Bardzo możliwe, że to jest moja studnia. Według wskazania to się w miarę zgadza, plus jeszcze nazwa operatora na tym, na klapie. Na początku stanąłem, żeby tak się rozpatrzeć, trochę nie ciekawie, no bo cały chodnik taki, no w sumie to ma 1,5 metra ten chodnik, więc stanąłem nieciekawie i mnie tak baba zjebała, stara. Słusznie, oczywiście, że słusznie. Dobra, to zaglądamy. O co tutaj chodzi najlepszego? O, dawno tu nikt nie zaglądał. Patrzcie, jakie to jest zarąbane. Kabel nowy jest, ale reszta wygląda
Ale po sposób montażu to już widać, że to jest, patrzcie, typu na zahaczenie tylko. O, ale to jest tylko jeden kabel w środku. No to spoko, czyli nie będzie żadnych ekscesów. Tak, to jest jeden kabelek, więc tak naprawdę jak sobie go odwinę na maksa, tyle co ten zawiera i będzie świetnie. Na razie spróbuję tak rozwinąć trochę, nie ciekawie, może mi nikt na kabel nie najedzie. Co z tego, że jest tylko jeden kabel w mufie? Sprawdzimy to, czy jest zamocowany poprawnie, a na ten czas nie możemy za bardzo tym kablem szargać, bo można liczyć, że jest zamocowany jakoś kiepsko. Patrzcie, jest niby jeden tylko kabel, ale nie mówcie mi, że cały ten stelaż jest zawalony jednym kablem, bo to byłoby trochę obrzydliwe. Ja teraz będę miał problem z dołączeniem mojego kabla, ale widzicie, coś tu się już dzieje innego. Coś chce wyjść tutaj osobno. Jest to raczej obrzydliwe, bo chyba cały ten, tutaj będzie z 50 metrów, zaraz się okaże, wiecie? Jest to trochę obrzydliwe, co tutaj zaszło, no bo chyba trochę lekka przesada. Wow. To na zasadzie, ile macie kabla? Wszystko. Tyle zostawcie, no bo to chyba wszystko na to wskazuje, że to jest jeden kurwa kabel, nie? Chociaż tutaj jest, są jakieś takie, nie wiem, dwa połączone. Może to jest jakiś zapas jeszcze cudzy. Nie za bardzo to idzie rozpoznać na ten czas. Po prostu będę musiał to odwijać. No troszkę lipka. Dlatego rozwinę to tyle, ile mój zapas wynosi. Dopnę, dowinę. No i tak chyba zostawię, no. Dobra, zrobiłem co mogłem, czyli niewiele. Teraz połączę te dwa kable do siebie. Zwinę. I będziemy przyłączać, oceniać środek. Gorąco się robi jak w piekle. Możemy zacząć od otwarcia, co się dzieje w mufie. Dziura w miarę zabezpieczona, bez jakiegoś szału, ale wystarczy piochem. Nie no, bardzo spoko. Nie no, w połowie jakiś kabel został taki użyty, tylko stary pierdziel. Co ja zrobię w tym czasie, to może jakąś fotkę tylko. Żebyście widzieli, o. Kabel rozszyty. Jaja trochę wystają i krzywo rozdarty, ale to tylko kwestia tam. Niewielkie kosmetyki. Jest. No i widzicie, kabel stary już zszyty, przymocowany. Sporo jest, to jest chyba niezbyt dobrze ściśnięte, ta blacha. Chociaż się kręci, więc nie przypierdla nam się. Dobra, co należy teraz sprawdzić? Ważne dla mnie jest to, czy jest tutaj sygnał na tym włóknie. Ponieważ ja mam już skrosowane te włókno w olcie. Jeśli dobrze pamiętam, to było włókno trzecie. Niebieskie. Powinno mieć sygnał.
No ma. Może tutaj świeci jak żarówka, ale patrzcie. Prawie że pełna skala. Więc wierzę i ufam, że to działa. Dobra. Rozszywam kabel. Za dużo kabla sobie nie zostawiłem, ale liczę, że to wystarczy. To jest jednak teniu. Ono dużo nie potrzebuje. Dzisiaj zastosuję taśmę tkaninową pod spód. Co nie zawsze robię, bo tak jak mówię, testujemy różne ewentualności. Dobra, mój przybornik. I przybornik mój założony. Nożyczki. Kręciołek i stripper. Jak się kawa dobiera, to już widzieliście z milion razy. A czy miałbym pokazać jeszcze raz? Ja stoję też w takim miejscu, gdzie jest w sumie zakaz postoju, a nie parkowania. A ja przecież postajam. Liczę, że zlitują się na mnie ludzie, którzy mogliby się do mnie przypieprzyć. A zapomniałem, że mam nowe ostrze w tym, w nożu, a tak kroję bez opamiętania. Aż nóż nie chce chodzić za dobrze. Nie jestem pewny, ten port ogarnia taki kabel, do jakiego on jest maksymalnie rozmiaru, ale teraz chyba nie mam takiego drugiego nowego na podłożenie, żeby to sprawdzić, więc po prostu zostawię, bo ktoś tutaj montował za duże te porty i wydaje się, że powinny być mniejsze. SKG 710. Nie pamiętam tych numerów. Taki czas po prostu się resetuję i zapominam. Jak coś takiego będzie, tutaj się musi kabel oprzeć, wszystko ładnie, dosyć daleko. Pamiętajmy, że to jest chyba, no na pewno to jest CNC, więc się będzie cofać. W tym izolacja. Może kiedyś zrobię jakiś taki raban trochę u operatora względem tego producenta kabla, bo do tej pory nie spotkałem się, żeby jakiś inny kabel cofał się, tylko ten się cofa. I kręciołkujemy obie tuby, jedna pod spód, a druga nie. I wróciłem też do chusteczek mokrych. Że przecieram sobie tym. Nie sprzątam tutaj za bardzo zacnie. Bo na dwa spawy to się nie opyla. Jakoś tutaj specjalistycznie szaleć.
ale tą tubę pracującą to trzeba całą wyciągnąć. Na szczęście ktoś zna umiar, nie przesadza, nie wali 3, 4, 5 odwrotów, tylko 2 i spoko, wystarczy. Ale mnie wystraszył tym dużym poleniem. Miało być równe włókna, a niestety niebieskie dostało za bardzo w pierdziel, więc będzie dużo krótsze. To jak? To wioska? Oczywiście za wioska, patrzcie. Cały obrót prawie mi to zabrało. No ale tak to bywa. Chcesz dobrze? No to się nie da. Lub jesteś na to po prostu tak zwanym amatorem. No i dobra, tu jeszcze to siedzi. No i będę miał przejebane teraz. Tam jest straż miejska i tak, właśnie idą po mnie. Ja stoję też w takim miejscu, gdzie jest w sumie zakaz postoju, a nie parkowania. Dzień dobry. Robicie ten pomiary, co? To przyłączamy nowe kable do sieci światłowodowej i za sekundę stąd odjeżdżam. Okay. Najlepiej by było, jakby był żółty kogut, nie? No, jedynie co mam to ten, to pochołek, ale to ma pan rację. Pochołek, ale żółty kogut by się przydał. Jak pan prowadzi tutaj dziecię, to by się przydało na pojazd, nie? Dobra, dobra. Dobra, dziękuję. No, czyli prowadzę pracę społecznie użyteczną, szczęście, i kurwa, teraz mi to podarują. Dobra, ziomale, zwijam to. W tym czasie patrzcie, zjawił się chłop z tego samochodu, który już blokadę ma założoną, kwity wypisane i ciekawe, czy teraz stówę dostanie, czy nie. Raczej się tego nie dowiem, bo ja to mam nadzieję to szybko, kurwa, zwijać i stąd spadać. I się stąd dosłownie zwijać. Prędko, tacka. Tu mi się włożyło źle, ale tutaj będziemy kolejne kable niedługo dokładać, więc nie stresujmy się niczym takim niepotrzebnym. Dobra, zanim to zamknę, to standardowo. Za takie montowanie uchwytu to bym po prostu troszkę bił pobie, no bo kurde, to nie powinno tak być. No i dobra, ja się pozbierałem, ale chłop stówę dostał, ten co stał tym Audi takim niebieskim. Ja mu już nie popuścili. On już nie wykonywał prac użytecznych społecznie, jak to ten pan nazwał bardzo ładnie. Będę musiał używać tych
słów, jeśli będzie ktoś kiedyś do mnie się doczepiał, ale tak naprawdę to bardzo rzadko mam styczność z taką sytuacją, że podjeżdża Straż Miejska. W sumie to był pierwszy raz w życiu, żeby się do mnie chyba tak doczepili. No doczepili, no zainteresowali bardziej, bo nie mogę powiedzieć, że chłop doczepił. Chłop postąpił przepięknie, bo po prostu zrozumiał, skumał, widział. Nie mogę powiedzieć drugiego słowa. Tak naprawdę jest to moja druga styczność w pracy ze Strażą Miejską. Pierwsza była wtedy w Bydgoszczy. Akurat eleganccy panowie. Ale wiem, że kiedyś to się skończy, bo różnie bywa z tymi, z policją, z Strażą Miejską. Naprawdę ludzie po tych filmach, które tam czasami pokazują w internecie na przykład, no to ja na przykład starałbym się nie rzucać, ale co jeśli na przykład czułbym, że naprawdę taki policjant przesadza na przykład i nagina swoje jakieś tam prawa i obowiązki, to ja też potrafię być zły raczej. Albo tak no źle się zachować, albo kogoś obrazić przy tym, powiedzieć mu coś złego. No potrafię niestety, chociaż nie powinno się. Powinno się zachować, zawsze wyjść z zimną krwią i z jakąś tam klasą, a nie, że ty grubasie śmierdzący. No jest i piwnia, jest i kabel. Kable z pionów będą tutaj cztery. Ale kiedy? Oj, nieprędko. Także zrobię tylko to, co mogę. Dwa spawy na strzał. Splitter zrobimy dopiero, kiedy będzie reszta. Także jeszcze to jest nie gotowe. Trochę za szybko przyjechałem. Ale jak to zrobię, to może... Albo wiecie co? Tak, nie robię tego. Znikamy stąd. Coś nie opłaca tutaj rozstawiać po to, żebym ja tylko dwa spawy zrobił na pigtail tutaj. Po prostu spieprzamy stąd do innej roboty. Zapytacie się, co zrobimy? No co takiego? Tutaj to na nic już moje zadanie zostało jakby zakończone. Na dwa spawy. Nie rozstawiam się. I kto tu dzwoni? Kierownik. Który mam, wzywam cię, akwarium? Akwarium zgłasza się. Co ja mogę o tej trasie powiedzieć? Zacznijmy może od końca, od klienta. Jest budynek taki, jakiś taki usługowy, biurowy, coś tego typu. Nigdy w nim jeszcze nie byłem. Gdzieś jest założona skrzyneczka ze światłowodem. Do lokalu klienta prawdopodobnie nie ma światłowodu. Będę musiał jakby przynajmniej zobaczyć jakąś trasę, może coś tam ogadać, właśnie którędy to można puścić. Z zarządcą może porozmawiać, kto wie. Oczywiście no bez kamery, bo musimy zachować profesjonalizm. Druga sprawa, ten kabel z tej skrzyneczki zasilającej budynek leci do szafy na zewnątrz. Tam są dwie mufy i ten kabel wprowadzony jest raczej do tej drugiej mufy, mniejszej. Potem łącznikiem leci sobie w okno do tej większej i tak sobie leci przez jakieś tam inne lokalizacje, ale już raczej pospawane według takich rozszyć, to tam są takie namiętne spawy na wprost, więc też w to wierzę. Więc za chwilkę sobie zaparkuję i zobaczymy. Raczej nie zobaczycie, jak to wygląda. Będziecie raczej oglądali tylko mnie, kiedy dotrę do skrzynki, a może do tej szafy. Może by mi się udało na przykład dospawać pigtail w tym budynku, puścić latarkę. No bo latarka to jednak latarka, nie? Wiecie, jak to bywa, kurczę. Chociaż ostatnio dużo szedłem bez latarki, trochę też latarką. I w miarę się to udawało, mimo problemów oczywiście wszelakiej maści. Ale coś tam się udało ostatecznie. Jest 26 stopni. Gorąco jak w piekle, a ja długie spodnie dzisiaj obrałem. Ja w ogóle nie czytam, jakie będą prognozy pogody. Jak rano jest zimno, to jest dla mnie zimno. A potem cierpię. Zamiast ubrać moje spodnie, spodenki i spodnie, to cierp człowieku teraz. No i sytuacja jest taka,
Tutaj, gdzie ta kanapa mniej więcej jest, to jest serwerownia klienta, więc będziemy się wiercić raczej od razu przez sufit. A następnie tędy. I tu jest serwerownia z przełącznicą w tym miejscu. Pójdziemy teraz na piechotkę do skrzynki. Tylko wezmę taki kluczyk jeszcze i zobaczymy, co się w skrzynce dzieje. No i tak, otworzyłem skrzynkę. To jest ta mniejsza mufa i jak tutaj byłem, bo ja podpisałem ten kabel Manhattan, co ciekawe, czarnym tym markerem, ale zobaczcie, wszystko jest widoczne, nie? A ktoś to tutaj kiedyś opisywał, in, out, no i skoro to jest Manhattan, to to jest pewnie mój kabel, do którego muszę ja sobie swoje włókno przedłużyć do inu, aby przejść do tej mufy, bo tutaj nawet widzimy, że łącznik, a następnie no coś wywnioskować, co jest moim przyjściem, gdzie jest ten napis, na przykład hub. O, to będzie ten, headend. Także pójdę sobie po stolik, spawarkę, narzędzia i spróbujemy to jeszcze sprawdzić. Przyszedłem bez. Co może pójść nie tak? Informacje mówią, że jest tylko jedno włókno na tym łączniku między mufami. A co jeśli ono już nie istnieje, bo zostało zajęte dawno, na przykład przeze mnie, jak robiłem tam Manhattan, co tam opisywałem. Wszystko jest możliwe. Najgorsze jest to, że tam nie ma jak zaparkować bliżej, tylko będę targał ten zasrany stolik, torbę i spawarkę. No, dosyć długo. Ale trudno się mówi. Raz na jakiś czas mogę. Mam odgruzowaną torbę, więc trochę sobie użyłem. Tutaj będzie głośno, bo tutaj jeżdżą, pierdzą. Wszystko tu się dzieje. Jesteśmy jednak w takim konkretnym centrum Wrzeszcza. I teraz trzeba mi troszeczkę poanalizować. Ale delikatnie. Bez szaleństw. I teraz jeszcze raz muszę namierzyć te kable, które mówiłem, że... Czyli to jest ten. On tutaj kiedyś jakiś opis nawet miał, ale... Trochę jest to takie nieco dziwne dla mnie. No i niestety, to są dwie szóstki, czerwona i niebieska. Także zacznę od przeszukiwania. To, co napisali. Wezmę sobie tak z inu, czyli po mojej stronie jest in. To dobrze. Udało mi się usiąść przypadkiem. Muszę zacząć od przeszukiwania tego włókna zielonego, to co się z nim dzieje. A mam już podłapane. Które tak raczej, no, zapierdziela na tacki. Wcale nie sugeruje to, że miałoby być wolne. Nie jest wolne, jest zajęte. Kurwa mać. Ale katastrofa. Ale katastrofa. Kurwa, wygadałem, to wcześniej zrobiłem. Mówiłem o tym, że co jeśli ja moje ostatnie włókno zabrałem na ten mój tak zwany Manhattan. No i tak jest, zabrany na Manhattan. Musiałbym teraz sprawdzić rozczyci powykonawcze, które wtedy żeśmy zrobili. No bo to sobie mój podpis chyba to jest, no, bo czyj by inny miał być. A napisali, żeby dobudować nowy łącznik. Jak jest po to zbudowany łącznik? Z kabla istniejącego. Bo już nie ma miejsca na następny. To jak dobudować łącznik?
Mufa duża obok, Twist ogromny, ma wszystkie porty zajęte. Nie dobudujesz łącznika. Tak wygląda ta sytuacja. Muszę po prostu brać każde wokół po kolei i sprawdzać, który ma moc, który ma sygnał. Jest jeden ratunek jeszcze. To, że to wokół było spawane tam, nie wiem, 2 lata temu, to nie znaczy, że ono jest wciąż jeszcze aktywne. Ale ja nie mogę rozpoznać nazwy na tej osłonce EU5. Co to jest? Lokomotywa, cholera? Nie wiem, czy to jest mój opis, ale ja jestem jednym z niewielu osób, które opisują osłonki tutaj na tym rejonie. No niestety, mocy jest wciąż dużo. Więc jest bardzo źle. No i tak napisał Mądraliński w mailu. Jeżeli będzie łącznik zajęty, dobudować łącznik. Tak, ciekawy jak. Jak w głównej mufie, po to była ta mufa zrobiona? Przez kogoś? Żeby sobie zrobić ten łącznik. Ale czemu ktoś wybrał najgorszy kabel? Taki, który ma 12 włókien. Sytuacja jest bardzo kiepska teraz. Już tak łatwo nie będzie, kurwa, z tym, żeby się tu ułożyć. Dupa. Dobra, tutaj jest mój łącznik. To są te dwie tuby. Teraz muszę rozgrzebać, czy coś tutaj z tego jest wolnego, czy nie ma. No tak zagniatając sobie te włókna, tuby, to kurczę, wszystko jakby na tacki gdzieś spieprza. Wszystko chyba omija moje tuby, ja pieprzę. No i nic nie zrobiłem, ale jedno włókno znalazłem, które według mnie nie ma mocy. Ale żeby je zerwać, to musiałbym się porozumieć z takim gościem, który rozumiem mi sprawdził, czy pewien taki węzeł, na którym to włókno działa, według rozsycia przynajmniej, a według prawdy to wydaje mi się, że nie ma szans. Chciałbym je od razu obserwować, czy to zniknie tam coś. A teraz nie mogę za bardzo tego zrobić. Więc zwijam się stąd. Co będzie to coś wymyśleć, ale podczas trasy, z takiej późniejszej, docelowej. Czy to łapać? Łamać mogę, rżnąć czy nie? Jak będzie kabel, to sobie zapalę latarkę, przyjdę tutaj, sprawdzę, czy to jest ten kabel w mufie na pewno, potem czy to jest ten łącznik na pewno. Teraz to jestem trochę zrezygnowany i nie chcę mi się tutaj za bardzo strzelać. Mógłbym strzelać. Rezygnuję ze strzelania i tak, przyjdę tutaj, kiedy będę sprawdzał tego klienta. Jedyna możliwość. W miarę normalna. No dokładnie, dzisiaj odpuszczam już te roboty. Jest godzina 15, nie mam się za co nowego złapać. Jutro będzie nowy dzień, mam nadzieję, że jakiś ciekawszy, bo takie kurde grzebanie po troszku, to widzicie, jakie to są skutki. Kabel, co tam zmontowałem, to długo to nie trwało, a mogłem przywalić mandat już takie zaparkowanie w miejscu niedozwolonym, bo to byłoby zakaz postoju w tym miejscu, tuż za znakiem, ale świadomie zaparkowałem? Tak, świadomie, jakbym dostał, to bym dostał, nie? Ale powiedzmy, że się udało. Potem wizja, no na wizji też trochę pochodziłem z tymi ludźmi, okazało się właśnie łatwe, więc tam będzie przewiel zrobiony i to tam kabel dojdzie. Niełatwe to będzie jakby tam wspawanie tego kabla do tej przełącznicy, bo tam jest taki Saigon, kurde, tam co wam pokazywałem, to tam jest naprawdę trzeci świat. Modemy, te fogi po podłodze porozkładane, kurde, po prostu
dramat i zero po prostu jakiegoś tam poszanowania nawet miejsca, w którym to wszystko tam leży, nie? To, że są tam półki jakieś i tak dalej, spoko, ale kurde, przejść ze światłowodu w HFC po to, żeby ze światłowodu, no tak naprawdę ze spitera w AirFog, po to, żeby zaraz przejść w modem i żeby skrętką zasilić klienta, to jest patologia trochę. Jeszcze raz. Światłowód, splitter, osobny AirFog do klienta, osobny modem do klienta i z wyjścia riotkowego na gniazdo gdzieś tam połączenie, żeby mieli tę usługę internet. To ja widziałem na takim zieleniaku, bo raz na przykład dostałem zlecenie, żeby pojechać i półkę zamontować. No i dobra, chcecie, to proszę bardzo, wpuścił mnie ten gościu, mówi, bardzo miło, że pan gdzieś przyszedł, nie? No i półkę i listwę chyba prądową jeszcze dokładałem po to, żeby na przykład właśnie stały te modemy na tej półce i żeby były poukładane, albo przynajmniej stały, a nie leżały kurwa na kabel tam gdzie. Dzień dobry, tu Bartek. Jadę pomóc Rafałowi, by on sobie w życiu nie poradzi. Dzień dobry, w nowym odcinku, a raczej w drugiej części odcinka 54, który był dosyć krótki. I Bartek, powiedz im wszystko. Dzień dobry! Udajemy się w takie piękne miejsce blisko morza i od tego też ta nazwa jest tego miejsca w sumie. Blisko morza? Będzie niedługo odcinana linia telefoniczna, centrala telefoniczna, czyli wszyscy użytkownicy tego operatora, którzy w tym momencie używają kabla telefonicznego, stracą usługi. Dlatego w tym momencie musimy bardzo szybko, prędko uruchomić tam usługi używając kabli światłowodowych, żeby ci użytkownicy jednak mieli usługi od tego usługodawcy, ale dużo razy powiedziałem usługa. Matko. Dlatego naszym zadaniem jest bardzo szybko tam pojechać, przygotować jedną dużą skrzynkę, w której będzie splitter 1-16 oraz trzy małe skrzyneczki takie, do których już będą się nasi szkodnicy wspaniali i cudowni wspawywać kablami 2J idącymi do mieszkań. Tak, jest to stary budynek, a my go trochę tak modernizujemy, trochę to jest nowe przyłącze. Tak, ze starej technologii do nowej i oni będą używać paczkoldów, bo już ostatnio mieliśmy taki przypadek, że nawet na bieżąco byłeś, prawda? Na 11, jak przyszedł ci ten szkodnik i paczkold zamontował do mieszkania. Bo to jest jednooknowe paczkoldy stosują. To nie jest 2J, o tym masz rację, źle powiedziałem. Ale to szczegół. To jest gniazdo. Bo on z jednej strony ma zakończone gniazdem, a z drugiej strony ma po prostu... Czyli ma już łatwiej z jednej strony. Tak, tylko jeden spaw wykonuje. No dobrze. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak oni to robią, te przyłączenia w tych skrzyneczkach małych, bo nie dają żadnego zapasu. I teraz się tak zastanawiam, bo mamy takie pewne zdjęcie, że jest taka mała skrzynka, do której musi się ten instalator wspawać paczkordem i do włókna. No i właśnie to jest taka mała skrzynka. I tak się zastanawiam, czy jak zrobić zapas tego paczkordu na przykład, tak żeby ta tacka przynajmniej wyszła ze skrzynki, to dobrze czy źle, kurczę, bo jednak... Potem się robi taki tak zwany kipisz warszawski. Ale z drugiej strony, w tej skrzynce może się zmieścić ile tych klientów? Zakładamy, że 4, tak? 5? Każdy by musiał na przykład zrobić jakieś ze 3 obroty i tak dalej, a potem na przykład jak następny przychodzi, to robi też sobie te 3 obroty równo do tamtego pierwszego paczkordu, a nie na kupę. No i tak może i dałoby się, ale oni nie mają żadnego za bardzo systemu, jak to robić, żeby było dobrze. Tylko system jest taki, byle zrobić, podejrzewam. Zrób, żeby było. Byle uruchomić. Ale nie wiemy, bo nie mamy za bardzo kontaktu z instalatorami, czy mają jakieś wytyczne, jak to robić. Chociaż nasz taki Piotr pewien, on no, audytuje, tak nazwę, ich robotę i na pewno też im doradza, jak to robić. Ale na przykład jak mu pokazałem, że robią tak no, na żywca, na krótko, to powiedział, że tak no, nie powinni robić, bo sami sobie trochę psują robotę. A z drugiej strony skrzynka jest czystsza, ale no, ta skrzynka jednak jest, z drabinki trzeba atakować. No są takie dylematy właśnie, bo to jest, system jest taki trochę głupi, tego takiego właśnie wspawywania tych paczkordów. Tam powinno być pole komutacyjne i powinien sobie tylko wpinać tak naprawdę i nic więcej nie robić, nawet w takich skrzynkach naściennych.
To byłoby najlepsze rozwiązanie. No, ale wtedy to musiały być większe skrzynki. Duże, masywne, żeby jednak były dostępne pole akomodacyjne. No na przykład tak 8 na 8 adapterów simplexów albo na przykład tam dupleksów, żeby oszczędzać miejsce. To dałoby radę ogólnie tak to trochę lepiej zorganizować. No tak, ale też by koszty były dużo większe. A nie masz nigdy gwarancji, że wykorzystasz te rzeczy. Może tam nie będzie klienta, może będzie jeden. Tak, to wkłada patchcord, zrobi tylko jakiś tam mały obrocik i wpina już w miejsce, albo wpina bezpośrednio, tak jak lubią na przykład, a i tak musi zrobić jeden spaw. Więc jakby zrobił spaw na przykład w mieszkaniu, to na to samo wyjdzie i tak do puszki. Tak, bo w sumie łatwiej, wygodniej jest spawać w mieszkaniu, to prawda. Niż w skrzynce, kurczę, gdzieś pod sufitem czasami, albo w jakimś innym tym dziadostwie. A tak, to zawsze takie gniazdko jest przy podłodze, więc same plusy. Tak. W sumie w tym operatorze obrzydliwym, co ja go tak nie lubię, to tak czasami było. Po prostu z tych gniazdek się wypinało ten z adapterka i się wpinało to w skrzynce i się ciągnęło w drugą stronę po prostu. No nic, ale to nie nasza decyzja. Jakbyśmy mieli swoją sieć, to byłoby na pewno wcale nie lepiej. Nie, na początku byłoby na pewno lepiej, aż do pewnego momentu, gdzie byłoby potem gorzej. I byłoby już za późno. Tak. Nie, jakbyśmy mieli swoją sieć, to na pewno byłoby trochę lepiej dla instalatorów, który musiałby zrobić minimum tego, co trzeba, żeby to podłączyć właśnie. Bo każdy wie, że takie rozbrajanie kolejnych skrzynek, tacek, przełącznic, mów, każda ingerencja jest zła właśnie i wprowadza zamęt, wprowadza no, bałagan, burdel. Tak. Tak jak właśnie robimy te trasy i czasami po prostu się dochodzi do takiej przełącznicy, którą się tylko otwiera, żeby dospawać jakiś pigtail na przykład i potem znowu. A na przykład w środku tej przełącznicy są splittery powkładane, żeby zasilić tam innych klientów HFC. No i taki się robi bajcel po prostu, nie? Bo tego się nie rozbraja tak super bardzo mocno, albo czasem się nawet nie da tego tak do końca rozbroić ani wysunąć. No i kładzie się ten pigtail tak w miarę zabezpieczony, ale jednak nie tak jak oryginalnie za pierwszym razem by to było zrobione. Minimum pierwsze 6 mogłoby być wszędzie pospawanych, ale niestety ten operator lubi zawsze na minimum to, co potrzebne zrobić. Nic więcej, nic na zapas. Tak, a wystarczy jedno złe jabłko, żeby potem taką przełącznicę wszystkim następnym zepsuć. Jabłko jest złe? Złe jabłko. To jest takie powiedzenie, nie wiem, czy w Polsce się mówi bad apple. Chyba nie. Bo to po angielskiemu jest jednak. Nie mówi się złe jabłko? Co nie, się mówi inaczej? Nie. Jeden kretyn. Tak, wystarczy jeden kretyn. I wszystko jest źle. Tak, a ja zacząłem produkować nową produkcję. Niestety. Idzie to bardzo powoli, jak krew z dupy. Ale tą majsterkową? Tak, to z upgrade'u samochodu. Nie wiem, kiedy ją zobaczycie, może nigdy. Ale jest w czasie produkcji. A teraz kiedy się zastanawiam. No właśnie, a kiedy zobaczymy materiały z kwietnia? Nigdy. Czy chcecie zobaczyć jeszcze materiały z kwietnia, które gdzieś tam kiedyś powstały i czekają? Był młody wiewiór. A tobie zależy, bo ty to jedziesz autobusem po prostu. Przyznaj się, to jest główna przyczyna, na którego chcesz zobaczyć. Ale tam nic takiego nie ma, proszę tego, że jadę autobusem. Ale nie spoilerujemy. Po prostu jest, sobie podróżuję. Tam jest ciemno, niestety, w tym miejscu. Cały czas puszczali disco polo. A, tak. Wiesz, i to jest... No słabe, no. Słaby materiał? Tak, bo te chuje cały czas chodziły, cały czas gadały, cały czas disco polo leciało w tle. No i słabe światło. Dzisiaj bardzo zimno, wieje wiatr, pada deszcz, ale idziemy na szczęście do piwnicy, czyli tam, gdzie najbardziej lubię siedzieć. Telefon dzwoni, Rafał tutaj będzie otwiera właśnie. Tak, unboxing, robimy taki specjalistyczny unboxing na życzenie pewnego pana, który by chciał zobaczyć, jak taka mufa wygląda. To jest mufa od pewnego operatora, którego przebudowywaliśmy jakiś czas temu i chłopaki to wykopali z ziemi, bo to widać, jak to wygląda w ogóle. I to nie było nigdy otwierane. Można powiedzieć, że to tylko dwa kable do siebie łączyło i nic więcej nie było używane. To jest miejsce tak naprawdę albo daka można wsadzić po przeróbce, albo takiego jakiegoś tego dwujota, chociaż... Nie wiem, jaki kabel, jak dwujot się nie nadaje do kanalizacji, to co tu można włożyć? Te huawejowskie kable. Po odpowiedniej przeróbce... Fat tu ci nie wejdzie. Tak, po odpowiedniej przeróbce nawet daka można spokojnie tutaj zmieścić. Dobra, próbujemy je otwierać, zobaczymy, co jest w środku. Tylko trzeba odkręcić... Idzie? Jeszcze się nie zepsuło? Nie, łatwiutko idzie. Nie trafiłeś? No bo tam jest... Nie wygrzebałem sobie piachu.
ale odkręca się. Dobra, jest, poszła jedna. Czy to jest identyczna mufa, ta, którą kiedyś robiliśmy, czy to tak, jest podobna? Nie, chyba identyczna, bo nasza też miała tylko dwie śruby, a takie stare mufy, które kiedyś zakładałem, to miały cztery. Tak, ale masz ładną czapkę, skąd ją masz? A ja dostałem od kolegi, z Belgii. Bo kiedyś sobie wysłał, dobra, no mam to rozblokowane i uwaga, kurde, ale coś takiego, ona nie chce za bardzo się otworzyć. Wklejona błotkiem. Dobra, weźmiemy urządzenie oblężnicze, a nie, no łatwo. O! Ale to nie było. Ale to jest zupełnie inna, to zupełnie inna niż to, co my robimy. Z tacką w środku? Nie, no to trochę taka kibeloza. Tak nie wolno robić. Powiem ci tak. Jeszcze jakby zrobili jakieś obroty fajne, naprawdę to by pięknie było. Jakby tych tacek można było nakłaść więcej, to dlaczego nie? Ale masz tutaj, żeby to... No tak, nie? No ale... Bo w sensie... Technicznie rzecz biorąc powinno być tak, że idziesz tubą i tuba ci tędy wraca. Więc no tak, i by się pięknie robiło, a tak to zobaczcie, co tutaj jest narobione, nie? Nie pozdrawiamy wykonawcy, mimo że ta mufa po prostu żyła dla tego operatora ileś tam... Dziesiątki nie, to nie, ale kilka lat podejrzewam, że mogła żyć. Patrz, jaki ten kabel w ogóle stary się wydaje, nie? A ten taki trochę, no, młodszy, na przykład jakaś dostawka, ale opaska zaciśnięta tutaj na włóknach na przykład, prawda? W ogóle wstyd. Straszny. Tak, nasrane tutaj jest po prostu. Tak, nawet na brązowo. No ale powiedzmy, że nie znamy historii tej wymiany, tej mufy, dlaczego jest w ziemi. Może było krótko i tak dalej. No ale no... Może jakaś... awaryjne? Jest kolor w kolor, czy to są jakieś niebieskie do czarnego? Kolor w kolor jest. Ciężko powiedzieć, bo patrz, to jest takie trochę czarne, to jest jakieś zielone. Takie jasne. Pomarańczowy, czerwony, niebieski, biały, zielony. Fioletta. A to już nie zgadza. Sporo. No bo to może być jakaś szóstka, a może być, no, dwa różne kable, może nie ma, tak jak w CNC nie ma fioletowego, pomarańczowego, tylko szary, żółty. To jest chyba szóstka. Ale ciekawe było to otworzyć. Tak. I obrzydzić się troszeczkę. Tak, i ciekawe, ile teraz zarazków wieloletnich wchłaniamy. Uwolniliśmy tak. Flagę. Mam ochotę na kawę teraz. Będzie ten. Ale patrzcie, kabel w ogóle nie zamocowany. Nie. Tylko na tym dławiku. A rusza się? No rusza się, ale żyło ileś tam lat. Nie wiadomo ile razy. Wyciągasz aż włókna. Pociągnij. No tak, bo jak się nie zamocuje kabla, to tak się dzieje, nie? Tak, to się jak to. Ale tutaj zobacz, było mocowanie jedno, mocowanie naprawdę, drugie. Naprawdę, nic nie zostało skorzystane, bo to wszystko jest nieruszone. Czyli jako mufa jest chyba git, co nie? Tak, i zobacz, że jeszcze masz możliwość dołożenia tacek wyżej. Tak, tu są te zawiasy. I tych tacek z 5 by weszło, a tutaj wejdzie też 24 na przykład, no bo to sporo tego, nie? 16. Tak dziwnie. Ale jakby mniejsze te dać osłonki, bo to są stare takie lochy, grube. No 16 spawów tu ładnie wejdzie. Czyli na 40 to tylko tak wyjdzie. 12. Nie? Tutaj jest trochę mniej, bo to jest taka jakaś gąbka. Ale byłoby 12 dotąd. I potem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tak dziwnie troszeczkę to jest. Mi się wydaje, że to nie jest piętrowo opakowane niestety. Mi się wydaje, że to... No, chociaż to by się trzymało, nie? Ewentualna pomoc przyjaciela w postaci taśmy izolacyjnej by tutaj też dużo pomogła. No bo ciebie taka interesowała, ja myślałem, że w środku jest taka jak właśnie ta ze zdjęcia, ale to jest zupełnie coś innego, ja nigdy takiej nie spotkałem, ale ogólnie jest fajna. Ale pytań teraz jeszcze, którą tu się woda dostała. To jest zagadka taka. Mi się wydaje, że przez dławiki pochodziło, bo tu masz fabryczne uszczelnienie chyba jeszcze. Bo to mają takie błąki w środku jeszcze, tak. Że musisz je przebić. No jeżeli to się rusza... To myślę, że przez dławiki. A nawet tutaj to patrz, to jeszcze taka dziwna guma. To się kręci wylazło. Całe, no. To chyba nie jest po prostu dobrze ściśnięte. Tak, to bo tym, ja kiedyś jak robiłem coś takiego, to na tą normalną gumę jeszcze zagrzałem. Na bąkowie tak zwanym. Odpowiedzialnym. Ja powiedziałem, że ja nie ufam temu. Ale ta mufa daje fajne możliwości, bo jest gdzie tubę zawinąć, to umocować. I tutaj możesz sobie osobno te tuby, wiesz, poprzyczepiać. No dobra, ale te małe kabelki? Tu masz do nich mocowanie w tym miejscu. No jest takie specjalne pokrętło, taki kluczyk. No i co? I to ci wisi tak tutaj one? Tak, one tak. Wiszą i to musisz sobie, tak powiem, zrobić z tego, żeby było ładnie, ale nie będzie ładnie. No dobra, bo tak jak teraz są na te dwa kable, to zajebiście ogólnie, co nie? Ale gorzej już na te... kable, które są niezidentyfikowane. No to tak zwane dropy abonenckie, tak?
tutaj sobie wkładasz kabel bez przycinania, bo to cały ten moduł wychodzi. To tak zwane dyby. I tutaj wkładasz te dropa. Tu jest jeszcze taka guma w środku. No. Tylko, że jeśli chcesz włożyć na przykład daka, to obcinasz te blachy. Tak. A to ci chyba ściska i uszczelnia dropa, tak. Chyba, że go czekaj. To nie, aha, bo to jest ta błąd, tak jak mówiłeś. Czyli to jedno wszystko ci uszczelnia i ci się, wiesz, dokręcasz, to ci się pęcznieje i ci się ładnie zamyka. Teoretycznie. Teoretycznie. Ale na przykład takie mówię, co robiłem, to one potem tak się napijały tego wszystkiego. Ale w praktyce, jak to nie jest zakopane w błocie, tylko sobie w studni mieszka, albo na słupie, kablami w dół, to raczej się temu nic nie powinno stać. Tak. Ile taka przejazdość kosztuje? Nikt nie sprawdzał pewnie. 500. Nie, te mufy to 150 zł może kosztują? 100 zł kosztują? Łatwo. Nie wiem, czy z taką akurat tacką na przykład, nie? No bo to są takie taski mniejsze kasetowe zazwyczaj. Ta jest chyba lepsza niż ta, co tam jest na tamtym operatorze, czy nie uważasz? Zależy właśnie. Bo tamta ma pole komutacyjne, które splitter był splitterowany do siebie, niepotrzebnie zupełnie, nie? Można było spawać. Jakby było spawanie, tylko tutaj na przykład. Bardzo nie? Przypomina produkt marki FCA, model MP5. Tak, tylko jest czarna, a to jest biała. A środek? Ale ma cztery wejścia, to też ma cztery wejścia. Ale to jest też moduł raczej kasetowy, taki zakładkowy. No, bardzo podobny, tylko coś mówisz, pole komutacyjne jest. Ile to kosztuje? Taka przyjemność? MP5 na stronie FCA. Patrz, podali cenę 174 zł. No to w chińskim sklepie połowę ceny. W chińskim sklepie to mniej będzie kosztować. Zaraz zobaczymy u moich friendów, ile to kosztuje. W CDR-ze możesz też zobaczyć, bo to FTTH spokojnie. FTTH Box. Tak. Ja nawet nie założę tego, to trzeba byłoby to do wiadra włożyć na odmakanie. Bardzo podobny sprzęcik. 204 zł, czyli nasze polskie, drogo, FCA, nasze polskie FCA jest lepsze, tańsze w tym momencie. 80 zł taki box. No, takiego. Tak, tylko że ona jest jeszcze mniejsza z tego, co widzę. A no. Dużo kaziołka, mniejsza kaziołek. Jest. Kaziołek. Malusiek. A tu patrz, jakie fajne. Tu możesz sobie zamontować mini Olta i masz splitter od razu od Olta. Ja pierdolę. Mini Olta, ty... jednoportowego. Czyli tak. Media Converter z wkładką jeeponową. Tak trzeba. Dobra. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie, bardzo fajny unboxing, bardzo dobrze. Tak. Że to otworzyliśmy. Nie włączyłem rec. Nie włączyłem rec. Nie ma. Dobrze. To pa, pa. O, jestem w środku, otwarcie. Mamy zrobione wyjście na świat. Jest znalezione. Jesteśmy teraz w klatce. Ludzie pewnie kojarzą te skrzyneczki. Czyje? Nieważne, ale musimy co zrobić? Założyć dławik, bo chłopy nie założyły. Te kabelki rozszerzyć, dwa spawy zrobić. Dlatego idziemy po co? Po stolik, po narzędzia, po lampeczkę nową, którą mam pan pokazać, taką z Lidla oczywiście. Niedroga za to, ale uważaj na napis, bo może być napis na tym, wiesz, tu jest trójka. A to jest jeden. A, jedynka, tak. Uważajmy na opisy. Przepiszmy, zróbmy to. Tu u góry też tak trochę dziko, bo musimy poprawić rurkę, bo w ogóle guma znikła z puszki, a może nie ma. Ciężko powiedzieć. To będzie nas taki dzisiaj side quest, czyli zrobić tą skrzynkę plus jeszcze takie inne skrzyneczki u góry, tylko rozszerzyć, prawda? Jest podpisane, dobrze. I widzimy Bartka w akcji, który teraz, no co robi? No psuje kable. Przecież nie może robić nic pożytecznego. A zaraz jak wygadam, to obetnie tubę. I będzie tak trzeba przeciągać. Ja taką niebieską już w boczkach i myślę sobie... Nie potrzebuj. Czy umyłem? Tak. A to jest lampka z Parkside'a, którą kupiłem za 120 zł. Dokładnie 119. Z Lidlu. Kiedyś miałem bardzo podobną, ona się popsuła. I teraz na nią trafiłem, znowu mówię, dobra, kupię jeszcze raz. Ta, co prawda, jest chyba 5 W mocniejsza, bo tamta chyba była 15, ta jest 20. Coś, co nie można powiedzieć, to że ma 6000 mAh. Nie wiem dokładnie, ile świeci, bo jeszcze ani razu na full mocy jej nie użyłem, żeby mi oświetlała, ale tak jak teraz na przykład, no jest ciemno, on tam nic nie widzi. A dzięki takiej lampce, którą na przykład mogę tutaj do rury przymocować na magnes, się trzyma. Trzeba tylko uważać na głowę. Tak. To świeci i oświetla i miła jest. A jeszcze jak włączy na full moc, tylko trzeba zrobić najpierw tak głupoty powyłączać. O, i to jest full moc.
Kurde, jak za dnia, aż za ciasno, za jasno. Tak, trochę akurat tak jest z górą skrzynki prawie, że dostosowane, ale, no, ale może być. Nie czujesz jakby był w piwnicy, czujesz się nieswojo. Tak, teraz zrobimy sobie taką skrzynkę szybko, to będzie tak naprawdę nasze chyba najważniejsze zadanie dzisiaj. O, nawet założył ten człowiek, o którym wspominałem, jaki on jest mądry, ten Bartek. W tym czasie, kiedy przyniosłem sobie trochę narzędzi i stolik, to patrzcie, ile zrobił. Tak, coś tam naciąkałem. Tak, bo ty ostatnio te skrzynki to powinien ci się śnić, bo trochę ich zrobiłeś. Tak. Ale potrzebuję w końcu do śruba, ale to... Już wszystko szykuję i pomagam. Ale to jest standard, że tutaj jest tak najebane. A ja mam taką tą... Oj. Miotełkę, ja razem pokażę. O. To jest miotełka z szafyrak. Bardzo prosi. Żeby przeszedł. Dzisiaj pokazywałem matynce właśnie szafyrak i zaczęła tej... Ja co tutaj zamiotła? Tak, naprawdę polecam takie coś... Ukraść kiedyś? No miałem tego nie używać słowa, tylko po prostu wziąć do użytku. Czasami takie rzeczy niepozakładane w różnych takich miejscach i naprawdę warto... Ja nie wiem skąd to mam, ale skądś mam i dłuższy czas już to wożę. I tak naprawdę to się nawet nie zdarzyło tak jakby popsuć, nie? Czyli te włosie cały czas jest takie w miarę fajne. Tutaj na początku może się roztapiżyło trochę, ale daje radę naprawdę. Dobra, muszę teraz trochę popracować. Walczymy. Tak. Następuje aktualnie spawanie. Ja się spróbuję przycisnąć nad grubaskiem. Ale ostatnio temat spadł, coś naszego grubaskowania. Ja nie wiem dlaczego. Wczoraj słyszałem, że super, tak nie powiedziano. No, czyli było źle. Czyli tak źle było. Dobrze, to mamy druga tacka, która jest posuwana. Teraz to jest ostatni spaw. Z trzeciej, to zaraz włożę, potem tutaj trzy spawy. No i to będzie wszystko. I trzeba będzie to się tylko poskładać, zwinąć. Bartek ostatnio te zęby pozjadał na tych właśnie skrzynkach. Sporo robił to. Tak, bardzo dużo. Ja masz już swoje sposoby. Ale co, podoba ci się chyba ten sposób. Przyjmiesz go też? Tak. Na przyszłość zaadoptujesz. Bo ja krew, pot i łzy zrobiłem, żeby opracować tą technikę. Tak. Ale zaraz w godzinę mamy praktycznie skrzynkę zrobioną. A trochę trzeba się właśnie tutaj pobawić i popierdzielić się z tymi rzeczami. Czy my kiedyś pokazaliśmy, jak wygląda taki spaw, że z opowiadaniem? Nie. Chcesz tego dokonać teraz? Nie, bo już masz ostatni, ale to zaraz. Tak. Nie, nie mam. Zaraz pokażesz w ogóle, na czym polega spaw, bo nigdy nie zostało to chyba u nas powiedziane. Nigdy? Tak. Nie robiłeś odcinka? No, robiłeś, ale nie opowiadałeś. Nie, to wszystko było albo na przyspieszeniu, albo opowiadałem jakieś inne głupoty. Także zaraz zrobimy to na Zoomie jakimś drobnym. Wyłania się tutaj bedapel z ciemności i należy to teraz włożyć. Ciekawy, czy nam to zaprezentuje Bartek, jak on to teraz wkłada. A jak nie, to... Każdy może wkładać. Dobra, ja sobie nie wiem, czy są jakieś sposoby magiczne na to, żeby wkładać. Ale ja lubię wkładać z rozmysłem. Musimy zrobić to, co najgorsze, czyli FCA. Tutaj jakby trochę nie lajkujemy w tym temacie. Nie daje śrubek i będę to mówił głośno, mimo że lubię FCA, ale FCA nie daje śrubek, żeby przymocować tutaj w to oryginalne miejsce. Tak, czyli tutaj zobaczcie, mam pole przygotowane. A, trochę jeszcze jakieś takie zniszczone, poniszczone, ale zaraz zobaczymy, bo tu jest taka śrubka z tyłu, którą ja czasami dopasowywałem i czasami napasowało, ale ten otwór jakiś taki wyjątkowo za duży on jest. Tutaj. Nie ma szans, panie. Nie wiem dlaczego to tak jest, najwyżej będziemy podklejać, ale podklejanie na taśmę. Bartek miał przygotowaną śrubkę. I coś mi ją... I coś się z nią stało. Ktoś się nie bał i... Dobra, to weź sobie z kabla na razie odkręć. Wziął.
A ja zaraz znajdę nową. Z tego to nie będzie pasowało. To jest a jeszcze inna, to jest słupka innego. To jest inny słupek. Ale tutaj nie ma na przykład czegoś? Nie ma. No to będzie nie ma, ktoś to sprząta? Zobaczymy, czy to nie będzie pasowało, ale chyba nie. Nie, to jest za gruba. A tak, to jest złe jak świnia gruba. A ty mówisz o słupku takim z mufy. Słupku takim z prążnicy. Tak. Tu jest worek słupkowy. Kurczaczki, o, to pokaż taką. Ona to jest cieniutka jest, więc jest szansa. Ale znowu jest krótka, więc ona przez tackę musi być. No dlatego mam tą drugą część. To są dwie śrubki. Jedna jest dłuższa, a druga jest krótsza, co nie? Zobacz, miałem z tym dziubkiem. Zobaczymy, czy to się przymocuje, czy nie. A przełóż sobie przez dziurę, czy mi przejdzie? Nie. Nie, no właśnie. No to dobra, szukamy dalej. Ale jak ja jeszcze zaczynałem pracę tutaj, to FCA dawało tą śrubkę. To pamiętam, że zawsze była. Udało się po prostu wziąć dłuższą śrubkę. Nie zdążyłem tylko tego nagrać, bo Bartek jest bardzo głodny już. Tak, ja jestem zajętym człowiekiem. I teraz tak, to dziadostwo to uporządkujemy w pierwsze, bo będzie nam dyndało i przeszkadzało. I najnowsze zalecenia są takie, żeby to jednak puszczać prawą stroną skrzynki. Trzeba to będzie gdzieś dopiąć możliwe, bo jak tutaj przychodzą potem instalatorzy, żeby przypadkiem tego nie ucięli, prawda? Na czerwony mamy zasilanie. Na zielony mamy zapas. Zatyczki to zostawimy. I teraz trzeba by to jakoś dopiąć. Ale na razie możemy to rzucić na tą stronę i zostawić, tak? Możemy? Tak, potem się to przyklei, przymocuje. Ale to ty odmierzałeś tę stronę. To na oko poszło bardziej. Tak, żeby tylko do stolika pracowało. No dobra. Więc jakoś to zorganizujemy, żeby jakoś to chciało żyć. Ale to chyba... Jakby one były dłuższe, to wtedy można byłoby je odmierzać, a tak to nie było za bardzo pora do popisu. Ale powstaje takie kółeczko. Ja zepsułem teraz tą stronę ze spiterami, ponieważ jeden ogonek zestrypowałem kilka centymetrów za szybko. I teraz może być właśnie to kółko zbyt ciasne któreś. Tak. I właśnie jedno miałem za krótkie, więc musiałem wszystkie naprawić na taki sam rozmiar. Tak, żeby było symetrycznie. I tak jak teraz wygląda, to może nie, no jest trochę napięte, a dodatkowo się nie będzie otwierać, więc tak, popsułem splitterową stronę. Gites, nie jestem od razu, że źle. Od razu, że źle powiedział tak. Człowiek. Nie, ale lepiej wiesz, tubki. Jeszcze nie, tubki. Tak, to co teraz dynda, to są wolne ogonki ze splitterów. Tak, bo mamy splitter 16, ale wykorzystane 9 włókien tylko. Tak, i każdy właśnie będzie miał instalator 3 włókna zasilone już w swojej skrzyneczce na piętrze. A potem po trzecim to już będzie musiał wiedzieć, że tutaj musi znaleźć to miejsce sobie do spawać. Bo tu jest 10 mieszkań na klatkę? Nie pamiętam. Nie. Nie sprawdzaliśmy. Jest zazwyczaj tak, albo 10, albo 15. Ale 15 to chyba jest z tych wyższych takich, coś mi się kojarzy. Ale wtedy też by były chyba 4, tak? Czy nie? Możliwe. No 26%. Wtedy taki brzucho powstał. Ale to już widać, że to już się fajnie klaruje, że to się ładnie składa. Tak. I... Zapasy, ten niebieski tylko tam się gdzieś, te niebieskie ze środka zaplątały, a tu się kółko zrobiło jedno za szybko. A i ten brzuch zniknie teraz. Tak. Zaraz to się podepnie jeszcze. Złapie rzepikiem, bo to jest wymagane w kraju polskim. Tak, a rzepiki są przyczepione właśnie do tych zapasów tutaj. O, i będzie można sobie odkroić. Nie lubię zwijać. Mogę przygotowywać, mogę spawać. Najgorzej to zawsze jest z pakowaniem. Czy ty też tak masz? Tak, ale jak się to zrobi tak wszystko na jeden wymiar z tej istej, to już jest kwestia tylko przeżyć to, nie? Bo to się złoży i zawsze złoży. O, z tych splitterów to tutaj jest na górze, a trochę się zrobiło krótkie. Tak, bo popsułem to.
Nie winię siebie, to wszystko wina jest. Kogo to jest wina? Moja. Tuska. To jest wszystko wina Tuska. Na wybory się zapisałem. Co, dlaczego się zapisałeś? Jak zapisałeś? No bo, ja jestem z Kielc, zameldowany w Kielcach, więc nie istnieję w Gdańsku jako osobnik. No to dobrze. Oprócz umowy o pracę i tak dalej, ale wziąłem się i zanotowałem. A pójdę. Trzeba iść na wybory. Głosujcie, bo was przegłosują. Tak. Na kogo będę głosował? Nie wiem. Ale fajnie byłoby tych pisiorów po prostu zniszczyć. Tamto nie odmierzałem na kółko żadne, tylko tak na palcach zmierzałem. Dlatego tak jest zmierzone tylko zwyczajnie, żeby tylko nie przeszkadzało na czas spawania Bartkowego. Dobrze, czyli to troszkę zwiniemy jakoś. Tak, zaciśnić. A jakie te końcówki są? A to one są oryginalnie. Częściowo obrane, tak. No bo Jezu, ale wymyślają. A po co? Po co to wszystko? To już chyba będzie taki rozmiar na Reddit, jak to się wydaje. Czy odmierzyłem, czy przyłożyłem? Nie. Ale zakładam, że tak. Przynajmniej dobrze, że możesz na producentów skrzynek narzekać. Mogę. Na nikogo innego nie możesz. Nie, no, ale uważam, że to jest w ogóle wielka pomyłka, że nie można takiej taski przymocować do, no, do skrzynki. Tak. I teraz co my zrobimy z tymi wystającymi gówniaczkami? Zostają tak? Da się jeszcze obinać ręce, nie? Tak. Zaraz Piotr. Piotr powie, że brzydko. Tak. No i to bardzo ładna skrzynka. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. To jeszcze złapać to w razie. Zaraz je zobaczymy sobie. Tak jest. Bo to można by dopiąć gdzie. Mamy organizację Big Tyla i wszystko ok. A my co robimy? To się już żegnamy chyba z wami, bo teraz pójdziemy jeszcze tylko na skrzynki, sobie takie rozstrzyjemy na tacki. Macie jeszcze taniec. Tak. I to będzie na tyle na tej historii. Tak. Tutaj jest najważniejsza historia, a że dzisiaj taki trochę luźniejszy dzień, to mogliśmy tutaj spędzić razem. Bo troszeczkę myśleliśmy, że budynek obok będzie dzisiaj budowany, że będzie można naprawdę zrobić trochę tu, trochę tutaj, coś więcej. Ale niestety nie. Nasze piękne Przemki i Tomki Wiewióra i reszta pojechali w inne w ogóle rejony świata, więc tak. Nie wypalił ten plan, że można coś więcej tutaj porobić. Niestety nie. A która jest godzina? Powiedz. Niedługo 12. Czyli godzina na świata. A nie było jeszcze nawet przerwy, ale zanim tutaj dotarliśmy, to mieliśmy takie jeszcze właśnie pewne sprawunki, typu właśnie tam spotkanie jedno takie na szczycie. Filmowe. Tak. Trochę rano ogarnialiśmy też sytuację takiej dokumentacyjnej. Więc warto, naprawdę warto. Dobra, to trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Pa.